a raczej dobry wieczór. Jest aktualnie 3:23, a ja mam jeszcze masę roboty. I raczej już dzisiaj sobie nie zasnę. Przed sekundą robiłem miniaturkę do mojego filmu i natrafiłem na film Reziego, którym nie spał on 37 godzin. No i ja, mając w głowie to, ile mam jeszcze pracy, postanowiłem, że wezmę kamerę i nagram dla was również podobny film. Odkąd mamy daily, często zdarza mi się spać po 2-3 godziny. Ale jeszcze nigdy nie sprawdziłem, jak zachowa się mój organizm, będąc około 2 doby bez snu. Dzisiaj wspólnie się o tym przekonamy. Wczoraj wyjątkowo udało mi się spać około 8 godzin i wstałem równo o 10, także aktualnie jestem 17,5 godziny na nogach. I póki co mam pełno energii. Zobaczymy na jak długo. Zmieńmy trochę wątek. Przy okazji, jak jestem już w salonie, to mogę wam zrobić mały update odnośnie jacuzzi. Udało nam się nalać do niego wody i udało nam się je włączyć. Zrobiliśmy to około godziny 15 i wtedy woda miała 4 stopnie. Chodźmy zobaczyć, jaka temperatura jest teraz. 27 stopni. Poka mnie to. Jaka tu jest ciepła woda! Jak to się będzie tak grzało, to jeszcze na tym filmie wskoczymy sobie do tego jacuzzi. Także oglądajcie koniecznie do końca. Maraton nocek zdarzało mi się robić, jak miałem z 17-18 lat i grałem po 20 godzin w Tibie. Ale mimo wszystko, teraz tych lat mam 25. Także organizm już jest nieco starszy i nie jest wcale to takie proste. Zdrowe też to oczywiście nie jest. Starajcie się, aby wasz sen był jak najbardziej regularny. Mnie niestety dzisiaj sytuacja do tego zmusiła, bo muszę dokończyć jeszcze miniaturę, pociąć cały film, a o 8 tak naprawdę wychodzę z domu. Także tak czy siak bym nie spał. A przy okazji zrobię dodatkową pożyteczną rzecz, bo nagram wam z tego film. Swoją drogą musimy zejść na dół, bo zapomniałem mojej Arizonki. Nie śpisz? Jest 3:50. No właśnie, nie śpisz? Nie. Co ty tu robisz? Co ty tu mieszkam tu. Nagrywam film. O 3:50? Tak. Spędzam 50 godzin bez snu. Serio? No. Właśnie zacząłem, stary. Serio? Tak. I spać, Maksiu. Powodzenia, powodzenia. Dzięki. Tu cię zostawiłem, chodź. To jest najlepszy napój ever. Jeżeli ktoś dzieło marketingu Arizony to ogląda, to za 1000 butelek tego cuda zrobię wam najlepszą reklamę na świecie. Dobra, już się nie odzywam, bo pobudzę wszystkich domowników. Dam wam update mojego samopoczucia tak o 6-7, bo to jest zawsze najgorszy okres, jak chce się przetrwać noc bez snu. W tym czasie będę sobie pracował, a wy możecie za to zejść na dół, zasubskrybować kanał. Filmy są codziennie o 14, dlatego myślę, że warto to zrobić. Jest 5:30 i mam pierwszy mocny zjazd. Widać to chyba po moich oczach. Są ospałe i zaczerwienione. Jedziemy na szybką przejażdżkę, bo muszę zażyć coś, co bardzo rzadko stosuję. Ale za to jest to skuteczne. Nasenność. Piłem energetyka może z 4 razy w tym roku. Piję to serio w sytuacjach kryzysowych, kiedy muszę coś robić, a jestem zmęczony. I na mnie to bardzo mocno działa. Pewnie jak piję się to regularnie, to średnio działa, za to mi daje mocnego kopa. Nie bez powodu ustawiłem taki kadr. Jak zdążyliście zauważyć, mój Mercedes wrócił. I powiem wam szczerze, że się postarali. Dla tych, co nie wiedzą, miałem spotkanie z oponą na ekspresówce i cały przód był do zrobienia. No i odstawiłem auto do serwisu tutaj, w Warszawie. A na co dzień serwisuję moje auto w Gdyni i tam mam zaufany serwis, w którym mnie znają i w którym wiem, że robią mi dobrze. I bałem się bardzo mocno, że kolor zderzaka będzie się różnić. A zrobili to bardzo ładnie. W ogóle nie widać, żeby zderzak różnił się od reszty auta. Może minimalnie tutaj pod jakimś kątem, ale to dlatego, że na całym przodzie mam folię bezbarwną, no i teraz na tym zderzaku nie ma tej folii, nie? Jak już założę folię, to będzie perfekcyjnie. Ale i tak uważam, że jest serio ładnie. Energii nabraliśmy, jest teraz dużo lepiej. Mogę wracać do domu, dalej pracować. Jak oni słodko śpią razem. Tak, cześć. To jak te pieski są zużyte, jest nie do opisania. To ile mam jeszcze pracy, jest też nie do opisania. Olcia, Olcia, wstajemy. No, budź mamę. Kocham, jak on usłyszy twój głos rano, jak on automatycznie merda ogonkiem. No bo wiesz, że zaraz pójdziemy na dwór. Trybisz, chłopie? Ty jeszcze śpisz, nie? No. Ja też bym jeszcze pospała. Ja też bym dziewczynę jeszcze pospał. A raczej poszedł w ogóle spać. Mamy 8:10 i teoretycznie zaczynamy dzień. I też nie dziwny prysznic. To mnie trochę orzeźwi. O
Od razu czuję się jakiś taki nowonarodzony. Tylko przez to, że nie szedłem spać, nie umyłem zębów. Bartek, dalej w montażu dzień szczoteczki, dalej jej nie naładowałem. 9. 23 godziny bez snu. I teraz po kąpieli, po umyciu zębów czuję się taki orzeźwiony. I mój organizm chyba ma wrażenie, że spałem i czuję się dobrze. W sensie po ciele czuję, że nie jest dobrze i że to będzie ciężki dzień, ale nie mam takiego uczucia senności. Zobaczymy, jak będzie później. Jedziemy z Olą załatwić kilka prywatnych spraw, a z wami widzę się w ciekawym miejscu. Jesteśmy pod Cortlandem. Postanowiłem, że przerzucę się na Maca. Czekają mnie tu spore zakupy. Idziemy do środka i pogadamy, jak już wszystko kupię. Jak do tego doszło? Już wam mówię. Może pierw wam powiem, co kupiłem. Kupiłem MacBooka Pro 16-calowego. Do tego słuchawki, klawiaturę i tak dalej. To tam miejsce. Ostatnio, jak byłem na wyjeździe, to pożyczyłem Oli MacBooka. Pierwszy raz miałem okazję przetestować tego laptopa tak dość mocno. Przede wszystkim w tym, czego potrzebuję, czyli w montażu filmów, czy to w grafice. I niesamowite jest to, że mały laptop chodzi dużo płynniej i dużo sprawniej niż komputer stacjonarny, który teoretycznie ma dużo lepsze podzespoły. Bardzo długi czas myślałem nad zakupem laptopa, ale totalnie nie brałem Maca pod uwagę. Aczkolwiek, jak podziałałem na Oli laptopie, to stwierdziłem, że nie ma opcji, muszę kupić Maca, bo po prostu praca na tym jest tak przyjemna, że nie da się tego opisać. Fajne jest to, że ta praca teraz będzie bardziej podręczna, że wiecie, jadę do Gdyni, nie muszę brać komputera stacjonarnego, bo ostatnio musiałem brać komputer stacjonarny. Czy nie wiem, jadę gdzieś za granicę, pakuję laptopa do plecaka i mam wszystko ze sobą. Także mega fajnie, duży wydatek, aczkolwiek jest to moja praca i tutaj nigdy nie żałuję, czy to na kamery, czy to na jakieś oświetlenie, czy to na jakieś dodatki. I stwierdziłem, że na kompa też nie będę żałował. Swoją drogą, mój komputer stacjonarny się ostatnio też przegrzewa. Już ma dosyć, od pół roku chodzi i nie jest w ogóle wyłączany. Także i tak wypadało zrobić upgrade. Mam nadzieję, że nie był to błąd i że fajnie mi się będzie z tego MacBooka korzystać. W domu zrobimy sobie opening wszystkiego, co kupiłem. W sumie odpaliłem auto, a może pójdziemy zjeść? Nie jedliśmy jeszcze śniadania. No już jest późno, a my jeszcze nic nie jedliśmy, no możemy iść. Chodźmy. 11:10. Póki co czuję się okej. Okay. Nie mam jakiegoś zjazdu czy coś takiego. Ale to proszę. Tak? No. A mam pyszną jajówę. Rosół z jajkiem. Rosół z jajkiem? Mhm. Ale jaja. Zamówiliśmy, widzowie, bruschettę. Patrzcie, jak to wygląda ładnie. Smakuje tak samo dobrze, jak wygląda, bo ja już tą bruschettę jadą. Nie mogę się doczekać, że wrócimy do domu i zrobię twoją miniaturkę na moim MacBooku. Zajadamy i widzimy się w domku. Zaczynam opening. Minus MacBooka jest taki, że ja na przykład moich słuchawek SteelSeries, które są bezprzewodowe, nie mogłem podłączyć do właśnie MacBooka. I ogólnie strasznie jest właśnie problem z kompatybilnością innego sprzętu z Apple'em. I widzę, że wszedłem do sklepu i dali mi założyć AirPods Max. Jak je założyłem, tak nie chciałem już ich ściągnąć. Te słuchawki tak idealnie leżą na głowie, jest z nich takie zarąbiste audio, że stwierdziłem, że muszę je kupić. Ej! Nie spałem nocy, a teraz tego nie czuję, jestem tak podjarany tym wszystkim. Do tego kupiłem też bezprzewodową myszkę Logitecha, która jest kompatybilna z Maciem, także nie potrzebuję żadnych przejściówek, od razu na Bluetootha się łączy. Taka zwykła myszka. Wziąłem również klawiaturę, też Logitecha, która również jest kompatybilna z Maciem. Klawiaturka też generalnie nic specjalnego. Ej, dobra jest, bałem się odstępów jakby między klawiszami. Okay. A jest idealna i jest mała, poręczna. Ciężko się na niej pisze w paznokciach. No ja nie mam paznokci. No nie masz. Słuszna uwaga. No i widzowie, MacBooczek. Ale on jest wielki. Jest duża różnica w wielkości, zobacz. No, jest duża. I w wadze też jest niestety. Tak? No twój jest dużo lżejszy. Złap tego. O Jezu. I złap tego. A właśnie fajnie jest, bo można go normalnie jedną ręką tego. Tak. No już ciężko, już się tak chwieje. On się włączył od razu. Mhm. Wziąłem sobie tutaj 2 terabajty pamięci, 64 giga RAM-u i procesor M1 Max? Pro Max? Nie wiem. Ten taki najwyższy. Paweł, dzisiaj w ogóle nie będziesz spał. Nie, ja będę się spał, no co się bawił. Dobra, miniaturka jest do zrobienia, to proszę ten. Twoja? No. Zrobię. Jaka przyjemność, nie? Z przyjemnością ci ją zrobię. Kolejna kobieta w domu, która ze mną rozmawia. Mam już rumbę, mam Mercedesa, mam to. Serio, niedługo będziesz wyautowana. Jeszcze Thermomixa masz. Jeszcze Thermomixa mam. W sumie to ja mam, bo jak się rozstaniemy, to biorę Thermomixa ze sobą. To był prezent. Przez to, że moje auto stało miesiąc w ASO, to zapomniałem wymienić opony. Na szczęście udało mi się w miarę szybko mówić na termin, bo inaczej byłaby lipa. A, i mamy 15. Emocje po zakupach trochę opadły i czuję mega duży spadek energii. Ale wrócimy z
skoczę do jacuzzi i się troszkę rozbudzimy. A póki co chodźmy, bo się spóźnię. Wymienione. Po wymianie opon od razu pojechaliśmy nagrywać filmy do Oli. Dlatego też przeniesiemy się teraz kilka godzin w przód. Nie czuję kości. Głowa mnie boli. Mam tak powolne ruchy. Mamy chwilę po 22, czyli nie śpię łącznie 36 godzin. Chciałem dotrwać do 50, ale to jest raczej niewykonalne. Chociaż kto wie. Postaram się wytrwać chociaż 40 godzin. Wypiłem w trakcie dnia ze 3 energetyki i miałem 7 takich zjazdów sennych, że dosłownie na stojąco zasypiałem. Raz zasnąłeś na 2 minuty. Tak? Tak, bo nie patrzałam na ciebie i nie mówiłam do ciebie i po prostu zacząłeś chrapać. A to ja nawet nie wiem, kiedy to było. Ale mam za to dobrą nowinę. Orzeźwiającą nowinę. W sensie mnie to orzeźwi. Byłem przed chwilą sprawdzić temperaturę w jacuzzi i jest 35 stopni. Jak włożyłem tam rękę, to po prostu czułem się, jakbym wkładał rękę w rosołek. Co? W rosołek? Nie wiem, co mówię. Dlatego widzowie, idziemy zebrać ochotników w domu i wskakujemy do jacuzzi. Czy jesteś ochotnikiem? Mogę być. Siema! Siema. Nie przeszkadzaj mi, bo słucham muzyki z Epidemika. Jakiej? Dzisiaj? Jedni słuchają Yankee Gego? A ja skończę jeszcze takiego. A nie chcesz się orzeźwić trochę? Mogę, a co, chcesz mnie rzucić do lodowatej wanny? I nie jedziemy do jacuzzi? Okej. Okej. Hej. Widzę, że masz ładną fryzurkę. A chcesz ją zmoczyć? Niekoniecznie. Idziesz z nami do jacuzzi? Teraz? 35 stopni ma. To ja przyjdę zobaczyć, jak wam jest w jacuzzi i najwyżej do was dołączę. Okej. Cześć. O, nagrywasz film na kanał tak. Freli. Witam serdecznie, zgadza się. Idziesz do jacuzzi? Teraz? 35 stopni. Dobra. To już? Ten? To już ten moment. Ale zimno. Wow, jest całkiem zimno, jak się nie ma spodni na dworzu w zimę. Taka ciekawostka, widzowie, nie róbcie tak. Ja w ogóle nie rozumiem jednej rzeczy w tym jacuzzi. Czemu to jest u góry? Cieplusie. Tylko mało jest tej wody. Dobra, wyciągamy to. A czemu to wyciągamy? Na tym się siedzi. Na tym się siedzi? Tak. Ale ja normalnie na to wejść, tak. To się zamoczy pode mną? Tak. To co, ja pierwszy? To wszyscy ładujemy bombę, nie? Dawaj. Ale ciepło! Ej, ale to się nie moczy! Wszyscy muszą wejść! Dawaj, mach chłopie! Ja nie wchodzę finalnie porozmawiać z dziewczynami. Czemu? Bo mam cały czas klatkę podrażnioną po depilacji i okay. Pani mówiłaby nie wchodzić do sauny tak to dalej. To się nie zamoczy! Okay. Ej! Ej, ale jest ciepło, co? Ja bym to wyjął. Wyjmuj to. Ale to jest ogólnie dobre na odporność, nie? Robienie sobie takiego. Wow, jakie ciepłe, fajne. Tak. Nagrywamy, kto ostatni wyjdzie z jacuzzi? Robimy to. 40 tysięcy lajków i to robimy. Nie, zajebiście. Nie, zajebiście. Uwaga, bąbelki. Ale sporo. Widzowie, już nie jestem zmęczony. Siedzę tu godzinę. Jest relaks. Jest chill bomba totalna. Szczerze, ja myślałam, że będzie mega zimno, ale jest fajnie. Przyznam ci, że twój zakup jest trafny. Myślę, że minus 10 stopni i na takie pół godziny można śmiało tu wejść. Jak tam wasza zima, Polacy? Jednak dam radę te 50 godzin wytrzymać bez snu. Nie spodziewałem się, że to będzie tak zajebisty zakup. Ja też. Myślałem, że to będzie niewypał. Nie wierzyłem, że to się uda. Od początku stawiałem na porażkę. Jacuzzi mnie trochę rzeźwiło, ale zaraz potem zjadłem kolację, którą się wręcz przejadłem i znowu mnie zmuliło. 38,5 godziny. Plus jest taki, że mam jeszcze film do sprawdzenia i miniaturkę do zrobienia. Także na te 2 godziny na pewno przed komputerem będę siedział, a może nawet i 3, bo moje ruchy są tragiczne i kreatywność leży po tylu godzinach. Czuję się, jakbym był w innym świecie. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Już muszę jedną rzecz sprawdzić. Ile człowiek może nie spać? Wiadomo, że sen jest niesamowicie ważny i spać trzeba codziennie. Tak widzę. Wy tego nie powtarzajcie. Spać trzeba codziennie, to fakt. Człowiek już po 18 godzinach bez snu może zachować się, jakby miał nawet pół promila alkoholu we krwi. Widać po mnie? Rekord świata. 17-letni chłopak z Kalifornii spał 264 godziny, czyli 11 dni. Podsumowując, widzowie, bardzo niezdrowo jest nie spać. Dlatego chodź spać.
Nie no, nie mogę, muszę popracować. Ale no, tak jak mówię, 50 godzin nie zrobię, bo nie muszę. Jakby ten film się zaczął w ogóle od tego, że i tak bym zrobił nockę, i tak bym zrobił nockę, bo miałem tyle roboty. Pewnie bym się zżerł w trakcie dnia. Nie zrobiłem tego, aczkolwiek no dzisiaj popracuję i będę spać 40 godzin wytrzymam. Ale jak padnę, to nie wstanę. Muszę wstać o 8 na nagrywki. Ciężki. Nie, to nawet nie jest challenge. Ja nie wiem, jak to nazwać. Po prostu. Miałem ciężki okres. Ciężkie dwa dni. Ciężki jest daily po prostu, widzowie. To tak wyszedł film przy okazji. To nie jest tak, że ja to nagrywam specjalnie, bo film. Gadam głupoty i idę do roboty. Jak zrobię miniaturki i film, to coś może jeszcze do was wydukam. Wystukam, wypukam. 9:43. Zasnąłem. I najgorsze jest to, że nie wiem dokładnie kiedy. Wiem tylko tyle, że ostatnia moja aktywność to 2:34. Wtedy pisałem z Maxem i Max 20 minut później do mnie pisał i już mu nie odpisywałem. Także nie spałem nieco ponad 40 godzin. Jak się czuję? Dużo lepiej, bo spałem jakieś 6 godzin, ale dalej czuję łamanie w kościach i jestem jakiś taki zamulony, nawet nie wiem, jak to nazwać. My, widzowie, idziemy nagrywać kolejny film, także ja uciekam. Subskrybujcie kanał, widzimy się jutro o 14:00. Pa, pa, cześć.